to jest i, to tutaj zamiast i musi być w. Nie, tutaj zamiast i musi być f i. Cholercie, nie wiem. Cholercie, nie wiem, musiałbym. Home sweet home, jakiś tekst bym musiał mieć przy sobie, bo ale nie mam żadnego chyba, prawda? No niestety nie mam. Czyli muszę na ślepo latać, no trudno. Trudno, trudno. F all le of. No to tam, gdzie było, tam, gdzie jest W, muszę zamienić na I. Tylko to musi być to W, które nie zamieniłem. Tam, gdzie jest W. Dobra, JB, pamiętaj. Pamiętaj, pamiętaj, JB. Tutaj jest W. To może to jest to I. To już zamieniłem. Już się gubię sam. Tak, first. Okej. Okay. I takie dwie, taka kreska to jest fo L. Taka kreska to jest L. Pianowa. Może to o to chodzi. L. A to jest. Nie wiem, jakieś dajmy R na początku, żeby nie było. Chyba żadnego R nie użyliśmy, przynajmniej tak mi się wydaje. S? Tak, chyba tak. No ciekawe, nie powiem. Szkoda, że tutaj biegać nie można, chociaż w sumie ma to swój klimat też po części. Follow this careful. Careful jej powinno być. Careful, czyli takie U i Y. Dobra. U. U po prawej. Ja to dla siebie teraz robię. U po prawej. Y na dole. U po prawej, Y na dole. Dobra. U po prawej, Y na dole. To jest Y. A to jest po prawej. Nie, to czekajcie, to jest po lewej. A ja chcę po prawej. Ciekawe, naprawdę. Ciekawy motyw. Carefully, tak, carefully. Elevator. A, to jest instrukcja do elevator. Carefully, or the elevator, czyli ele. V to jest takie, taka laseczka, dobra, taka ukośna. Idziemy, idziemy. Była tam taka laseczka. Była, była, była. Tutaj jest. To było L, to było V. Jeszcze tutaj jest taka, taka na dole, takie I odwrócone. Poszukajmy, co za może za to wchodzić. Mamy taką jakąś kreseczkę? Nie, chyba nie mamy. Back, back off. Back, czyli to, co widzieliśmy, to będzie K. Jest, tutaj mamy, mamy jedno takie. Zamiast R powinno być N. Zamiast R, N powinno być. I zamiast tej, to będzie back. Okej. Okay. Pewnie nie widzicie zbytnio dużo, ponieważ ja tutaj czytam dosyć wyrwane wyrazy i pewnie nie wiecie, o które mi chodzi. Ale spokojnie. Tutaj powinno być zamiast. Nie, zamiast tego nie wiecie, nie wiemy co. Zamiast R powinno być N, tak? I zamiast tego powinno być K. Link. Powstał wyraz chyba. Sprawdźmy, czy jest dobrze. Kurczę, już godzinny materiał. Zastanawiam się, czy może nie podzielić tego na jakieś części. Followed carefully, czyli jeszcze takie jedno powinniśmy znaleźć. First, make sure. Tak, czyli jeszcze to powinno być na U. To powinno być na U. I jeszcze mamy. Jeszcze mamy G. Guess, but. Czyli mamy jeszcze G i U. Turn on. Flip. I zamiast A powinno być P. A, w sumie jak piano trochę.
bo tutaj mamy zamiast A, P. Bo tutaj pamiętam, że miałem jedno właśnie A. Teraz powinno być flip. Jest to flip? Flip I on B, turn, czyli musimy jeszcze znaleźć U, ależ chyba odczytać możemy. Tylko jeszcze chciałbym troszeczkę się pobawić, szczerze mówiąc, żeby spróbować odnaleźć cały alfabet. Tutaj jeszcze mamy. To jest po lewej, czy to jest po prawej? To jest... To powinno być U, tak? Tak. To powinno być U. Tutaj mamy F. Tu w ogóle mam kwiatek. Nie, może będzie trzeba go podleć albo coś? Czekajcie, tam ma... To w ogóle nie patrzyliśmy chyba tam nawet. No tutaj nic nie mamy, więc ogólnie w toaletach nic nie mamy zazwyczaj. Tak, podzielę to na party. Zdecydowanie to podzielę na party, bo jednak i tak długo gramy. Okej, okay, mamy mniej więcej just, jeszcze taka kreska. To powinno być just really bad. Jeszcze G powinniśmy znaleźć. It's just J i G. J i G, dobra. Może znajdziemy, może nie, nie mam pojęcia. Ale to powinno, chyba nam powinno wystarczyć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj powinno być G. Nie, tutaj powinno być... Kurczę, zapomniałem. Nie, to nie było G, to było... Kurczę, zapomniałem. To powinno być... Kurczę, przejdę się jeszcze raz. Wyleciało mi z głowy. Co to powinno być? Czekajcie, zastąpiłem G. Just, czyli J. Okej. Okay. J. Powinna być jeszcze jedna pigułka gdzieś do litery G. Ale nie wiem, nie mogę znaleźć niestety. Okej. Okay. Ale ciekawy naprawdę motyw, że nasz bohater tak jakby uczy się od nowa wszystkiego. I to jest dziwne. To jest dziwne i zastanawiające. Okej, okay, follow this carefully or the elevator will not work. Dobra, przeczytam wam to. Podejrzaj tym ostrożnie, inaczej winda nie będzie działać. Nie mam pojęcia dlaczego. Jest to po prostu złe ustawienie, czy coś tego typu. Myślę, że znalazłem. This is what works. Znalazłem to, co działa. W tłumaczeniu inaczej. Myślę, że znalazłem, jak to działa. Po pierwsze, upewnij się, że wszystkie breakery, czyli przełączniki są wyłączone. No dobrze, ale w którą stronę są wyłączone, a w którą nie? Czekajcie. Left is on and right is off, czyli lewa jest włączona, prawa wyłączona, czyli na prawo musimy mieć wszystkie. Okej, okay, są wszystkie wyłączone. Wszystkie są off. Później w tej kolejności włącz C on. Okej, okay, C on. Przełącz A i B na włączone, czyli A i B. Then turn C back off. Z powrotem C na wyłączone. I na ostatni ustaw E na włączone. Okej, okay, czy działa? Nie, nie działa. Ajajaj. No dobrze, coś pokręciliśmy. Albo czekajcie, spróbujmy przejść się w drugą stronę. Ajajaj. Bo tam była kartka, prawda? Tam coś by mogło być napisane na tej kartce. Mamy tutaj. 3-3-1-1. I dlatego właśnie zastanawiałem, śmiałem się z tego. Cholercia. 3-3-1-1. Okej, okay. I co my tu mamy? Pewnie kolejne zdjęcia. A nie, kluczyk.
Trochę się chyba zbugowało, dobra. Mamy kluczyk. Został dołączony do naszego pęczka, w którym już mieliśmy złamany. Tutaj mamy zdjęcie psa. Ciekawe. Co my tu jeszcze mamy? W łazience coś będziemy mieli? Nie, nic. Trzeba by było jakoś uzupełnić wiadro wody. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz możemy czytać. He leaned down so his ear was close to the child. He finally asked the child the question he had wanted to ask for long. Powinno być. Where do dreams come from? The child paused for a moment, thinking, and finally said everything. Takie historie różne są na tych kartkach. Random story idea notes. If a robot inventor invented a machine that could make anything that started with the letter N, what could the machine create when asked to create nothing? Głębokie sentencje widzę, tutaj znajdują się. Tu jest, no jeszcze nam jej brakuje. The regional short story reading competitions is quickly approaching, and we do hope you submit an entry this year. We very much enjoyed your submission last year and are looking forward to what you have been working on lately. To są po prostu jakieś listy. W jaki sposób tylko ja mogę teraz uzyskać wodę? Żeby podlać ten kwiatek. Czekajcie, bo jeszcze chyba były jeszcze jedne drzwi zamknięte w tamtą stronę. A, czekajcie, kluczyków nie, chyba nie wzięliśmy. Tak. Bo wsadziliśmy kluczyk i nie wyjęliśmy ich z... Okej. Weźmy ten kluczyk po prostu ze sobą również, żeby potem nie było. Okej, mamy wodę. Znaleźliśmy wodę. I prawdopodobnie tamten kwiatek będzie trzeba podlać. Dobra, ale co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj list. Dear Shane, how I am really doing? Well, the truth is, I know I have been here for over a year now, but I still don't think I will ever get used to this place. I miss the beauty of your family farm more and more every day. To jest to po prostu list do siostry. List do siostry. Serce. Obraz serca. Teraz możemy wszystko przeczytać, szczerze mówiąc, tylko to by zajęło niestety kolejne godziny materiału, bo tych notek było naprawdę dużo. Dobrze, wracamy chyba do tego kwiatka. Gdzie ten kwiatek był? W którą to stronę? W tamtą stronę, odwrotnie. Po lewej? Nie, w pokoju, gdzie było dziecko, dokładnie. I mamy nawet łóżko do przespania się. Okej. Rośnij, mój kwiatuszku, rośnij. Bardzo fajnie, naprawdę. Motyw bardzo, bardzo ciekawy. I tym razem możemy spać z... Czy nam to zmieni może na jakiś pozytywny sen? Czy nam to zmieni na pozytywny sen? Tak jakby troszeczkę te kwiatki... Czekajcie, w którą stronę ja idę? Czekajcie, działa. Działa wilga. Zobaczcie, przesunę się wskazówka. Otworzy się. Uhuhu. Bo w sumie tylko nam winda została, więc mogłem iść tylko do windy. Czyli co, teraz winda będzie działać? Że się otworzyła? Chyba tak, w takim razie.
Zaraz zobaczymy. I co, to już jest wyjście na zewnątrz, czy... Nie, to jest kolejny poziom. No dobrze, w takim razie schodzimy na dół. Zobaczymy, co my tu mamy. Fontanna. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, fontanna. Oj, możemy od razu nabrać wody. A to chyba było za proste, prawda? Coś tu będzie trzeba zrobić. No. Tak jakby ta woda była za nisko. Dobrze, mamy tu jakieś posągi. Nie możemy ich wziąć? No dobrze. W takim razie to nie możemy. Mnóstwo posągów, jakieś puste pomieszczenia. Czekajcie, bo coś się zbugowało chyba. Okej. Plans for more company housing unveiled. Plans... Lalalala. Nie mamy jeszcze paru liter, zauważyłem. Więc troszeczkę taka lipka. Czekajcie, bo tutaj mamy kolejny kluczyk? Chyba? Nie. Nie możemy otworzyć. A tutaj jest wyjście. Przynajmniej tak się wydaje. Tak, tam jest wyjście. I tutaj mamy residence. Możliwe, że to są to jest lista osób? Nie wiem, w sumie. Raczej losowa lista osób to nie jest. Okej. Możemy przestawiać. Możemy przestawiać te figury. Tylko raczej jaka kolejność to by była, to ja nie mam pojęcia. Czekajcie, jakoś to... Tamto... Czekajcie, gdzie... Czekajcie, to coś się wyświetlało. Może to musi być jakaś kolejność? W sensie się jakoś tak ustawić, żeby... Bo mamy tutaj do dyspozycji właśnie różne filary. Okej. Aha, czekajcie, podnosimy poziom wody poprzez wrzucanie posągów. To jest dziwne, szczerze mówiąc. No cóż, dobra, no to w sensie dziwne. No, trochę... Troszeczkę żem z over... jak to się nazywa? Z over interpretował. Tak, teraz napełniamy wodę. Możemy podlać kwiatki. Chyba tutaj, tak? Gdzieś można? Tak, można. Troszeczkę nadinterpretowałem to wszystko. Myślałem, że tutaj chodzi o kolejność ustawienia tych wszystkich... posągów, żeby to jakoś coś odblokować, ale widzę, że tutaj jednak nie za dużo. Czy to już byłby koniec? Bo tam widzę drzwi, będzie można otworzyć siekierą. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj były drzwi w ogóle do otwarcia, gdzieś tutaj chyba, ale nie wiem, czy można. Co, już koniec? Czekajcie, tutaj się wyświetliły drzwi. Toaleta. O cholera. Jakie mnie ciary przeszły. Ja pierdzielę.
ale mnie ciary przeszły. To była najbardziej creepy rzecz, najbardziej przerażająca rzecz, jaką widziałem. Zmiana atmosfery. Niesamowita. Miałem gęsią skórkę na całym ciele, po prostu ciarę miałem od stóp do głów, przeszły mnie tak całym ciałem. O, wy w mordę. Czekajcie, czyśmy się obudziliśmy teraz ze snu? Czyli w naszym śnie byliśmy osobą normalną, a teraz jesteśmy osobą, która... Siekiera. Wow. Możemy zasnąć jeszcze raz? Chyba tak. Ale mnie ciary przeszły. Twórcy gry po prostu zaskoczyli mnie w 100%. W 100% mnie zaskoczyli. Wow. To było niesamowite, wreszcie. Co tu się stało? Gdzie my jesteśmy? Chyba koniec w takim razie. Jakie ciary mnie przeszły. Niesamowite, naprawdę. Niesamowite. Można jeszcze raz zasnąć? Nie, już nie, niestety. Wow. Gierka niesamowita, naprawdę. Czyli naszym prawdziwym obliczem było to, że... To, że byliśmy poszkodowani... Za chwilę porozmawiamy w sumie, zobaczmy, co tutaj się znajduje jeszcze. Dobrze, w takim razie chciałbym porozmawiać, znaczy chciałbym wywołać dyskusję w komentarzach tą grą, ponieważ ma ona różne interpretacje, jak widzicie. Moją interpretacją jest to, że wydarzył się wypadek, wydarzyła się katastrofa z elektrownią jądrową, z ropą, z jakimiś elektrytymi, złożami ropy naftowej. Coś się wydarzyło, co poskutkowało tym, że ludzie w tym ośrodku, nie wiem, budynku, bloku, po prostu zginęli. I to była nasza taka ostatnia wędrówka w śnie, na jawie, jako osoba zmutowana, bo to widzimy, że było jakieś promieniowanie, które wywołało nasz wygląd. Widzieliśmy to w ostatnim lustrze, co było naprawdę niesamowitą akcją, sytuacją. Co mnie najbardziej zdziwiło, ale już mniejsza większość. Wydaje mi się, że byliśmy osobą, która mieszkała obok, zamieszkała, przeprowadziła się specjalnie, żeby ze swoim dzieckiem widzieć się dosyć często, a przynajmniej być przy dziecku. Możliwe, że to dziecko z ojcem się pokłóciło, natomiast matka z ojcem wzięli rozwód. Wzięła ona swoje dziecko do mieszkania. Prawdopodobnie wywalczyła jakieś na przykład prawa do opieki nad synem, córką i po prostu nasz ojciec, nasz bohater nie chciał się z tym pogodzić i chciał być jak najbliżej swojej rodziny, którą uważał nadal za aktualną. I w sumie nie dziwię się, bo jednak ludzie, którzy w ten sposób się zachowują, rzeczywiście wierzą w swoją rodzinę. No i po prostu wydarzyła się katastrofa, przez to nasz bohater po prostu zginął przez to wszystko, razem ze dzieckiem i żoną. Możliwe, nie wiadomo, jak to się stało w ogóle. Tak więc to jest moja interpretacja, napiszcie swoją w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję za tą wspaniałą przygodę. Ostatnia akcja po prostu zwierzyła mi gęsią skórkę na całym ciele, uwierzcie mi.
Coś niesamowitego, naprawdę. Warto przeżyć tą historię, przygodę. I cóż, dzięki wielkie za bycie razem ze mną w tej przygodzie przepięknej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Miłego dnia wam życzę, albo miłej nocy, jeżeli oglądacie to klimatycznie w nocy. Trzymajcie się, do zobaczenia i pamiętajcie, żeby zostawić swoją ocenę i komentarz, co sądzicie na temat tej gry, co sądzicie, może macie własną opinię na temat historii. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie i cześć.